Cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blogstorpet. I dzisiaj jest to kolejny konkurs, tak zwane rozdanie na Star VIPa na jeden miesiąc do Blogstorpet. Dokładnie tak, taka będzie karta podarunkowa, więc będzie naprawdę mega fajnie i mam nadzieję, że się z tego powodu cieszycie. Więc teraz przedstawiam wam zasady. Po pierwsze musicie zostawić łapeczkę w górę pod tym materiałem. Po drugie, zasubskrybować mój kanał, kliknąć właśnie czerwony przycisk subskrybuj, żeby był szary, oraz kliknąć dzwoneczek i zaznaczyć wszystkie powiadomienia. Trzecią rzeczą jest wejście w mój profil na bezpiecznym Mikal26 i zostawienie mi uśmiecha. A czwartą oczywistą rzeczą jest napisanie swojej nazwy użytkownika właśnie w komentarzach oraz napisaniu słowa, które będzie w dalszej części materiału, więc oglądaj. Wyniki będą na społeczności 3 sierpnia. A my możemy zaczynać odcinek właśnie z parkurów od widzów, bo 2 tygodnie nie było właśnie parkurów. Ale na początku zakręcimy sobie kołem fortuny, zobaczymy ile bilecików nam wypadnie, czy uda nam się dobre bileciki. I dobrze, jest 20 bilecików na sam start, dobra, więc mamy już razem 400 bilecików, bardzo super. Zakręcimy sobie jeszcze raz i zobaczymy, czy jeszcze nam wypadną jakieś dodatkowe bileciki. I niestety, oj, było bardzo blisko 15, no ale niestety żadnych bilecików. Ale mogę sobie jeszcze dokupić z 5, więc no więc sobie dokupimy oczywiście. No i naprawdę już teraz mamy coraz więcej tych bilecików. W ogóle nie wiem, o co chodzi, ale mi się wydaje, że tego nie było. Tutaj widzicie to? Co to jest? Ja tego nie było moim zdaniem, co nie? Mi się tak wydaje, ale tego czegoś nie było. A tutaj jest, a nie rozumiem dlaczego. Tu w ogóle mam te grube pręty, które są do kupienia za tworzenie, ale tego nie rozumiem, o co w tym chodzi, bo tutaj nic w wiadomościach chyba nie ma dotyczące tego. No prawda, nic nie ma, więc napiszcie w komentarzach, o co z tym chodzi, bo to jest mega ciekawe. Jest to przy Ziggy, więc to możliwe dotyczy właśnie daty Ziggy, więc to jest mega ciekawe. No i dobra, lecimy sobie z parkurami. Mamy tutaj oczywiście poprzedni odcinek z parkurów od widzów, no i sobie wybierzemy jakiś parkur, znaczy po prostu osobę, niech będzie ta osóbka blackfire.pl. No więc lecimy. Szynka, dobra, szynka wygląda dosyć ciekawie, dosyć trudno, więc sobie to przejdziemy. I w ogóle niestety dałem sobie otwartą rozgrywkę, a nie prywatną, więc mogą być jakieś osoby, których bym nie chciał, żeby były, więc no trudno. O, mam żółty kluczek i to chyba tyle, więc mogę iść sobie dalej z parkurem i chyba to tyle z tych kluczy, mam taką nadzieję, bo jak to nie wszystkie klucze, to mam troszeczkę przerąbane i pewnie tego parkura nie przejdę, no ale mam nadzieję, że jednak się coś uda i będzie całkiem dobrze. Aha, tu mamy żółtą bramę, więc mam żółty kluczek, a czy coś będzie dalej? Nie, tam mamy metę, więc już... Okej, dobra, czyli to był jeden kluczek, więc na szczęście chyba dam radę to przejść, no chyba, że po prostu zginę. W ogóle dzisiaj nie mam skina, tylko mam 7-dolny unikornika i w sumie spodobało mi się to bardzo, bo słodki jest, prawda? No myślę, że jest słodki ten unikornik, ma takie fajne właśnie gwiazdeczki. Jak ktoś by się pytał, skąd właśnie mieć taki 7-dolny, to kiedyś był właśnie pakiet VIP właśnie z tym jednorożcem i ostatnio w sezonie 3 był pakiet właśnie z tym właśnie jednorożcem, więc no, nie wiem czy teraz kiedykolwiek jeszcze on będzie, no bo 2 razy, żeby był ten sam, ta sama rzecz pakietu, to nie wiem czy może tak się pojawić, no ale możecie wyczekiwać, ale raczej będziecie długo czekać, żeby takie coś kiedykolwiek było znowu do BSP, bo szczerze, ten unikornik to jest jeden z lepszych moim zdaniem pakietów, czy przedmiotów dolnych za pakiety VIP. Moim zdaniem, nie? Bo po prostu jest to taki, nie są nogi, tylko jest taki zwierzak i to jest po prostu mega, mega fajne. To był jeden chyba z początkowych pakietów VIP. Pamiętam, że chyba początkowym pakietem VIP to były chyba takie robotyczne nogi, ale nie jestem pewien. A później był właśnie ten unikorn, który naprawdę zadziwił wielu graczy, no i to po prostu było tak piękne. Wybierzemy ten. No, tak myślałem, że nie zgadnę, bo... No bo mało szans mam na to, żeby tam zgadnąć. No dobra, więc mamy teraz szansę 50 na 50, czy tam zgadnę, czy tam nie zgadnę. Ja osobiście bym chyba wybrał lewą stronę, bo jak wiecie, no jestem leworęczny, więc ja lubię lewą stronę, więc za chwilkę tam przejdziemy i zobaczymy. Jeśli to nie będzie lewa strona, to po prostu się poddaję i wychodzę, bo nie chce mi się 3 razy iść, więc mam nadzieję, że to będzie to. Nie, po prostu no nie. No kurczę, no ja myślałem, że zgadnę, a tu 2 nie zgadłem i no po prostu to jest żart, okej? Okay? Jeżeli z check portali zgadłeś 2, no to naprawdę... No nie skomentuję, miałem pecha teraz aktualnie, nie? I w ogóle miałem wziąć prywatną grę i znowu wziąłem otwartą. No trudno.
O, to taki fajny park, taki otwarty, bez żadnych ścian, więc to jest całkiem spoko. I nie da się tu jakoś chyba cheatować. O, no nie, no znowu, dobra, ja lewą stronę biorę, lewą. No co jest, no czemu każdy bierze prawą stronę? No nie, nie wiem, moim zdaniem lewa o wiele jest lepsza, aby ciągle prawe portale, prawe i prawe. Dobra, przeszedłem rekordzik 6 czasów oczywiście i lecimy, niech będzie Nicole 123F. I mam nadzieję, że teraz wezmę sobie... Aha, nie działa ten nick, więc... No cóż, może tutaj... O kurczę, ktoś ma nick Mikalo 2540. No, nie ma tak się podszywać, tak troszeczkę. O, dobra, to coś dla mnie. Przejdzie 6%. Zobaczymy test na prostka, czy dam radę, czy nie dam rady. W ogóle jest tutaj ze mną Miśka. Miśka w ogóle biła do pokoiku i obserwuje, jak nagrywam odcinek, więc... Będziecie pozdrowić Miśkę, bo Miśka jest słodziutka, oczywiście, zawsze Milusia, naprawdę, że niedługo będzie chyba w sumie rok, od kiedy mamy Miszę, no Miszę, nie? Bo Miszę chyba, bardziej kupił chyba, tak pod koniec sierpnia, tak mi się wydaje, więc no, a mamy teraz 27 lipca, jak to nagrywam, więc... No to super, naprawdę. I szczerze, jeżeli mam powiedzieć, czy wolę koty, czy psy, bo miałem kiedyś psa, niestety już nie żyje, a czy wolę psy, koty, no to zdecydowanie wolę psy. Możecie się pytać, czemu Mikalo tak wolisz, ale po prostu wolę, dlatego że po prostu Misza bardzo, bardzo kłaczy i po prostu jej futro jest po prostu wszędzie, na biurku jest tylko pełno. Znaczy, rozumiem tego, że wiem o tym, że koty no kłaczą i to jest normalne, nie? Ale jakoś psy tak bardzo nie robią. Znaczy, są rasy, które no więcej kłaczą, tak? Więc się więcej stawiają po sobie futra. A na przykład mój piesek, który był kiedyś, no to nie zostawia tak bardzo dużo, tylko na podłodze, tak? No bo psy, no właśnie tam ta psinka była już taka, miała kilka lat za sobą, więc no nie umiała jakby skakiwać na biurko czy na coś takiego, ciężko na przykład jej się wchodziło na sofę, a na przykład taka Misza jest jeszcze młoda, więc po prostu ona wszędzie ma wszystko, na biurko, na kurczę, półkę, no to jest właśnie wariatka i no i tego, nie? Jakby Misza nie na przykład, no jakby nie wspinała, no to pewnie byłoby okej, okay, no bo wiadomo, że zwierzaki, no pozostawiają po sobie jakiś nie wiem, jak sierść, nie futro, nie wiem czemu ja mówiłem futro, po prostu zapomniałem słowa, sierści bardziej, tak się to mówi. No i tyle w sumie, nie mam co więcej gadać o tym, więc szczerze wolę psy, znaczy ja miałem właśnie kundelka, więc no nie wiem, no słyszałem, że Yorki bardzo szczekają, albo takie, albo na przykład matanczyki głośno szczekają, nie, na przykład jakbym miał matanczyka, to pewnie ciężko byłoby mi o nagrywanie odcinków, no bo wiecie, jak pies szczeka, no to tak wiecie, słabo, no kot na szczęście nie szczeka, więc to dobrze, jedynie miałcze, ale miałcze tak czasami, więc to tak, bo wiecie, miałcze, jeżeli po prostu, nie wiem, szczerze, nie wiem, czemu koty miałczą, tak szczerze, bo nie jestem pewien, ja się nie znam na kotach za bardzo, nie wiem, czemu koty miałczą, bo wiem, że psy szczekają, bo nie wiem, albo coś zauważył, albo coś z tego typu, ale koty to nie wiem, czemu miałczą. W sensie, nie wiem, dobra, skończmy pytanie o zwierzęta, skończmy temat o zwierzętach, bo przez już chyba 3 minuty gadałem o Miszce i to takie trochę śmieszne, trochę, tylko Jezus, ile mam o kotu gadać i o psu, więc dobra, podsumujmy, wolę psy i tyle, dobra, nieważne, lecimy dalej, tuk tuk, o, mam kryształek superową, kryształ activated, o, mam znowu żółty klucz i znowu żółta brama była, więc no przypadek. O, wow, jak mam to zrobić? Nie wiem. Ojojoj. O kurcze, ej, to jest za ciężkie troszeczkę. To jest mega ciężkie, więc mogę zginąć. Błagam, żebym nie zginął. Okej, chyba nie zginę. Więc jest super, więc świetnie i cudownie. No i pięknie. Piciuś, glanciuś. Na szczęście się udało. Możemy sobie jeszcze odebrać sobie nagrody. Zobaczmy, ile już ich mam. W sensie, no nie wiem, czy jest sens patrzeć. Dziękuję wszystkim. Więc dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Zobaczmy misje, może są jakieś nowe misje. Nie ma chyba misji nowych, więc naprawdę napiszcie w komentarzach, o co z tym chodzi. No bo wiadomości żadnych o tych nie ma, więc to jest mega dziwne i podejrzane. Coś możliwe, że będzie. Tutaj tak mi się wydaje. Może jakaś nowa, no jakaś, może tutaj będzie ta Ziggy na środku, nie wiem. Więc dzięki i do kolejnych odcinków. No i siemanko.